zainteresowało mnie, że zwykli ludzie, którzy mają swoje marzenia, spełnić, pojechać, zwiedzić. Film, który tak naprawdę pokazuje, że każdy może być podróżnikiem, może spełnić swoje marzenia, jak tylko zdobędzie chęci i może zdobyć cały świat. Film jest bardzo taki good. Polecam ten film, ponieważ pokazuje on, że młodzi ludzie coraz częściej przywiązują wagę do tego, skąd pochodzą. Kaszuby są dla nich bardzo ważne i to jest piękne. Podoba mi się prawie wszystko w tym filmie, jest super zrobione i naprawdę podziwiam tych ludzi, że mają odwagę nawet nieraz narażać swoje życie, bo jak słucham, jak mi opowiadają, to jest naprawdę fascynujące. No, bardzo idealny film, bardzo fajny, po prostu efekty specjalne, full wypas. Polecam totalnie. Dawid Bakowski się nazywam. Nie oglądałam całego filmu, ale już po kilku fragmentach można stwierdzić, że jest to ciekawy film. Można się w nim dowiedzieć, co ludzie myślą o Kaszubach, jakie mają zdanie o nich, o ich wiedzy, o tej braku, o tradycjach i obyczajach. Zgadzam się ze zdaniem Osipy, który twierdzi, że żeby wybrać się w taką podróż, trzeba być naprawdę wielkim człowiekiem. Uważam, że wywiady są bardzo dobrze przeprowadzone, ciekawi bardzo ludzie. Ludzie wypowiadają się, co sądzą na temat kultury, samej tabaki sławnej, samej gwary. Jest naprawdę bardzo ciekawie zrobione, z odpowiednim przygotowaniem. Witam, drodzy rodacy. Obejrzałem niedawno film Pawła i Tomka. Na koniec Polski jeszcze dalej. Pokazali oni, że jeśli młody człowiek chce, to może zrealizować swoje marzenia. Pokazać, że każdy może dotrzeć tam, gdzie chce. Polecam film i zapraszam do kina. Czy uważasz, że każdy człowiek może spełnić marzenie, jeżeli tylko ma do to chęci? Tak. Jeżeli potrafi tak naprawdę wstać, potrafi odważyć się żyć, może zdobyć wszystko. Tylko trzeba mieć chęci. Wstać, wyjść i spełnić swoje marzenie. Polecam film Patryk Fleming.